Osobowość profesora urzekła mi od pierwszych naszych spotkań, a potem 30-letnia przyjaźń zaowocowała tym, że poznałem ogromnie dużo tajników dotyczących życiorysu, osobowości profesora, człowieka renesansu, człowieka, który w znakomity sposób potrafił ogromną wiedzę dotyczącą kultury, konserwacji zabytków, architektury, malarstwa przekazywać w formie przystępnej dla milionów Polek, Polaków, nie tylko w kraju, ale także na terenie całego świata poprzez telewizję Polonia. Myślę, że ta osobowość poznana z ekranów telewizji, uzupełniona tym bogatym, pięknym życiorysem, życiorysem bogatym, tak jak bogate jest życie i zainteresowanie. Osobowość profesora pozwolą lepiej poznać tego człowieka, który należy do najwybitniejszych postaci naszej kultury XX wieku i początku XXI wieku.